A wyborcza znowu ją trzy. Z nienawiści do wszystkiego, co polskie. Niedawno słyszeliśmy huk nad radomiem. Dwa wybuchy. Pani Halinie podobno spadła z parapetu doniczka. Okazało się, że to nie było nic groźnego, a sam odgłos był związany z działaniami obronnymi, zresztą o tym poinformowało wojsko. Co to były za wybuchy? Przekroczenie granicy dźwięku przez polskie myśliwce. Tego dnia oba zostały poderwane ze swej bazy, aby prowadzić działania w kierunku odstraszania przeciwnika na granicy naszego państwa. Ale to wyjaśnienie dziennikareczce z wyborczej wystarczyć nie mogło. Zaczęła prowadzić swoje śledztwo. Czy wojsko aby na pewno mówi prawdę? Pisała w swoim tekście. Gówno to powinno panią obchodzić, bo to polskie wojsko, a na wschodzie mamy wojnę. Rozumiem, że według pani i pani redakcji sztab dowództwa lotnictwa ma za każdym razem dzwonić teraz do lokalnej wyborczej i spowiadać się z prowadzonych manewrów. Litości. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziękuję za wsparcie, którego dokonujecie, aby kanał ten mógł się rozwijać. Kłaniam się nisko wszystkim darczyńcom, to również Wasze dzieło. Linki do wsparcia znajdziecie w opisie oraz w pierwszym komentarzu. Siedziałem wówczas na tarasie w domu, w którym mieszkam i pykałem fajkę wodną. Nagle usłyszałem huk. Kilka sekund po nim przyszedł następny. A że swojego czasu człowiek na różnych kursach i szkoleniach miał do czynienia z wybuchami, to nie trudno było pojąć, że nie są to urodzinowe fajerwerki. W dzisiejszym odcinku deelaboracja materiałów wybuchowych i neutralizacja ładunków. Gdy wystraszeni domownicy zapytali ojca co to było, poleciłem zgodnie z rozsądkiem odsunąć się jedynie od okien. Jeżeli był to wybuch, który miałby się jeszcze powtórzyć, to fala uderzeniowa bardzo łatwo radzi sobie z szybami. Okazało się później, że potężny odgłos był związany z przekroczeniem bariery dźwięku przez myśliwce zmierzające ku polskiej granicy. Odgłos taki nosi nazwę Sonic Boom. Węszenie wyborczej wokół strategicznych decyzji Wojska Polskiego, no bo ktoś przecież tym pilotom z jakiegoś powodu wydał zgodę na to, aby rozwinęli prędkość soniczną. Przypomniało mi to historię, która wydarzyła się na Podlasiu, tuż po tym, jak na granicy z Białorusią wybuchł kryzys. To jest autentyczna historia. Zapnij więc pasy i lepiej usiądź, jeżeli jej jeszcze nie słyszałeś. Miała ona miejsce na Podlasiu, zaledwie kilka dni przed wybuchem wojny na Ukrainie. W miejscowości położonej 23 km od granicy polsko-białoruskiej, którą przedzierali się wtedy nielegalni imigranci, do portugalskiego dyskontu wszedł, wyobraźcie sobie, polski żołnierz z karabinem na plecach. Istnieje podejrzenie, że chciał coś kupić. No ale zamiast wejść, zapłacić i spokojnie wyjść, tak jak to się robi przecież na całym świecie, patrz Izrael, Włochy czy nawet Wielkopolska, nieopodal amerykańskiej bazy, gdzie widok żołnierzy z bronią w McDonaldzie jest normą. Nasz żołnierz musiał się użerać z mocno nieuporządkowaną histeryczką, która zaczęła go filmować i robić mu zdjęcia. Do kogo trafiły fotografie? Jak myślicie, na biurko czyjej redakcji? Oczywiście, że lokalnej wyborczej. Zaalarmowany pożal się Boże dziennikarz pisał wówczas. Żołnierz z długą bronią przechadzał się jak gdyby nigdy nic po jednym z wielkopowierzchniowych sklepów nieopodal granicy polsko-białoruskiej. Żołnierz wszedł do sklepu. A co miał, według pana, się czołgać? Co miał robić ten żołnierz geniuszu? Lawirować pomiędzy półkami w siatce maskującej? Rzucać świece dymne podczas próby przedzierania się do pieczywa? Granaty hukowe w momencie przejścia po pasztet i pomidory instalować zasadzki przy ostatnich sztukach ogórków? Co miał, według ciebie zrobić? No, wszedł, zrobił zakupy i wyszedł. Po co była ta cała afera? W sklepie są ludzie z dziećmi. Darła tymczasem mordę histeryczka, tak jakby przynajmniej ten żołnierz klepnął ją w tyłek. Byłam zszokowana. W tym sklepie byli rodzice z dziećmi, a on z bronią. Kiedy zaczęłam robić mu zdjęcia, próbował schować się za plecami i straszył, że jak gdzieś je wykorzystam, to będę miała kłopoty. Kontynuowała kobieta, a następnie po wyjściu z biedronki zadzwoniła do Straży Granicznej. Od razu trzeba było dzwonić po straż pożarną. Ludzie o zaniżonym poziomie inteligencji zawsze dzwonią po straż pożarną w każdej sprawie. Albo napisać do szojring wielgus czy Prokopowej, czy Maciejewskiej z Lewicy. One się nadają. Mogłybyście wtedy we trzy lub cztery stanąć pod koszarami. Zorganizować jakąś konferencję prasową w tej sprawie. Straż graniczna spuściła babę na drzewo. Żołnierze wówczas, w tamtym czasie, w tamtym rejonie, byli wyposażeni w broń służbową przez 24 godziny na dobę. Nie zdawali jej w jednostce. Państwo już bowiem wiedziało, że szykuje się wojna na wschodzie. Kobieta złożyła więc skargę w jednostce wojskowej, gdzie telefon odebrał jakiś starszy kapral, który zamiast spuścić ją na drzewo, powiedział, że wobec żołnierza będą wyciągane konsekwencje. Mam więc pytanie. Czy w tamtym czasie, ale może i teraz, Wojsko Polskie zamierza odpowiadać na każde rozżalenie rozkisteryzowanej baby? Czy my naprawdę, chociaż raz, nie możemy wyraźnie wytyczyć granicy ludziom i tak przecież ograniczonym? No dobrze, przejmuję za argument, że ktoś może być nieprzekonany. Zapyta ktoś więc, panie Miśko, skąd pewność, że kobieta robiąca zdjęcia żołnierzowi w Biedronce była niespełna rozumu? O, to proste, zgłosiła się z tematem do lokalnej wyborczej, musi być więc walnięta. No, powtarzam, normalny, zdrowy Polak przeszedłby wobec żołnierza wojska polskiego pod bronią obojętnie. No i tak z pewnością zrobiła większość klientów tego sklepu. Natomiast obywatele o silniejszej świadomości, których też przecież jest sporo, uśmiechnęliby się do faceta i podziękowali za to, że stoi na straży naszego bezpieczeństwa, a już na pewno przy granicy. Ale jak widać, polska ziemia nosi jeszcze i takie indywidua, jak ta pożal się Boże Kretynka której w czasie rozpierduchy na wschodniej granicy i jak się okazało, w przededniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę przeszkadzał polski żołnierz z bronią robiący zakupy w sklepie. No pewnie dziadek jej opowiadał, jak to polskie wojsko strzelało do niego w 46. kiedy kładł zręby i podwaliny. Rodzinna opowieść odbiła się pewnie traumą, stąd alergiczna reakcja na mundur z orzełkiem w koronie. Ten żołnierz miał prawdziwą broń, a bronią przecież można zabić, żaliła się wyborczej dziennikarka. Powiem wam w tajemnicy, że babsko akurat miało rację. Bronią można zabić. Tak jak widelcem, taboretem, łukiem, nożem, śrubokrętem, procą, gumką od majtek, pięścią oraz kamieniem. O, posiadanie siusiaka nie sprawi, że zaraz będziemy gwałcili kobiety, czy tam facetów na lewo i prawo. Wyobrażacie sobie, że opinia takich nieuków wpływa później na podejście do powszechnego dostępu do broni w naszym kraju? Cała Europa może swobodnie ją posiadać. Czesi, Niemcy, Finowie, Francuzi, Włosi i Hiszpanie, ale nie Polacy. No bo co? No bo się panie pozabijają. Wiecie, jak to wygląda na kolegiach redakcyjnych, gdy jest poruszany temat, gdy trzeba zrobić materiał o dostępie Polaków do broni? Nie wiecie? Ja wam z chęcią opowiem. Blisko osiemnaście lat w tym oficjalnym dziennikarskim bagienku siedziałem. Przenieśmy się więc oczyma wyobraźni do takiej standardowej, klasycznej redakcji. Powiedzmy, niech będzie to siedziba lokalnej białostockiej wyborczej. Na Florydzie facet strzelał z pistoletu do przechodniów. No coś ty? A tak, z pistoletu. Może w związku z tym zrobićby taki materiał, wiesz? Co Polacy sądzą o dostępie do broni? Oni tak mówią. To dokładnie tak brzmi. Więc szef mówi: Dobra, idź tam. Justyna, Idź na ulicę i pytaj. No i wychodziła taka Justynka czy Martynka na ulicę i pytała przypadkowych ludzi. Proszę pani, a na Florydzie facet strzelał do ludzi z bronią z pistoletu. Czy w związku z tym jest pani za dostępem Polaków do broni? W odpowiedzi słyszała do broni? Żeby się głupie ludzie pozabijali? I Płęta. Jak państwo słyszą, Polacy są przeciwni dostępowi do broni. Zawsze wyglądało to w ten sam sposób. W Polsce przypada półtorej sztuki broni na stu obywateli. A wiecie, ile w Niemczech i Francji? Po 30, a w Szwajcarii prawie pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt sztuk broni na stu obywateli. U nas półtora. Ale wróćmy na Podlasie. Babsko zaczęło więc robić zdjęcia żołnierzowi i odgrażać się, że poinformuje kogo trzeba. No i poinformowała wyborczą. Nasza czytelniczka. Podawała wtedy gazeta, słynąca z intelektualnej nieuczciwości, postanowiła nie odpuścić, bo jak przyznała na takie panoszenie się uzbrojonych mundurowych w miejscu publicznym, nie ma jej zgody. No tak. Skoro nie ma zgody na polskich żołnierzy, a jaśnie pani hrabienia skleszczeli pod hajnówką nie życzy sobie ich ordynarnego widoku, to może w ogóle by jednostkę zwinąć i przenieść w inne miejsce, a albo zastąpić ją czymś bardziej cywilizowanym, co? Na przykład, ruską czy niemiecką. Może wtedy babsko poczułoby się jak jej matka czy babka, czyli bardziej bezpiecznie. Ta jakże przykra historia nasuwa mi na myśl dwa wnioski. Po pierwsze, jeżeli my, Polacy, normalni ludzie, nie będziemy reagować w takich sytuacjach, to idiotki wyzywające i napastujące polskich żołnierzy będą czuły się bezkarnie. Nie bądźmy bierni, gdy ktoś atakuje wojsko polskie. Zawsze stawajmy w obronie polskiego munduru. Po drugie, wojsko, gdy dzwoni taka idiotka, powinno przyjąć zgłoszenie i przebić na nim natychmiastową słynną pieczątkę z napisem niech spada. Jeszcze ten pożal się, Boże dziennikarz wyborczej. On oczywiście dalej kontynuował i nie ustawał w swoim śledztwie, a na koniec odkrył, co następuje. Jak czytamy dalej z opublikowanego 21 stycznia raportu Rzecznika Praw Obywatelskich, po grudniowej wizytacji żołnierskich posterunków na granicy polsko-białoruskiej, wynika, że żołnierze pełnią na tej granicy służbę z długą bronią i mają do niej nieograniczony dostęp, także po służbie. No i to jest argument, który przemawiał za tym, że żołnierz miał prawo mieć ze sobą broń. Nie mógł jej zdeponować w jednostce. Być może nie miał szafy pancernej S1, aby ją zdeponować w domu, więc musiał mieć broń przy sobie. Poszedł więc z nią do sklepu. A Polacy, zamiast bić mu brawo, przyglądali się biernie, jak jakaś idiotka obraża Bogoducha winnego człowieka. A na odchodne. Czy nie potraktowałem tych ludzi za mocno, używając jednego czy dwóch twardszych epitetów? Nie. Uważam, że za lekko i tylko kultura osobista trzymała mnie przy tym, abym mocniej nie pofrunął. Marek Miśko, czuwaj. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj w sobotę. Jeżeli jesteś zainteresowany rozwojem tego przedsięwzięcia i wsparciem, które bardzo mi się przyda, żebym mógł osiągnąć stabilność, możesz postawić mi kawę albo zostać moim patronem na serwisie zrzutka.pl. Patronite, niestety, ze względów prawdopodobnie politycznych, odrzucił moją prośbę o założenie konta. Nie spełniam standardów.